wybrałem taką scenę, w której mam poczucie, że jest zawarty gen szaleństwa, który Franciszek Blachnicki ma, takiego szaleńca bożego. Ma w sobie też odrobinę, myślę, takiego bardzo charakterystycznego dla tego filmu, dla tej postaci, też poczucia humoru. I to sprawiło, że właśnie wybór padł na scenę kupna domu. Kuchnia mała, ale przytulna. Pół życia w niej spędziłem. Domowej naleweczki ksiądz nie odmówi. Odmówi. Dziękuję. To pokażę wam sypialnię. Kiedy zadzwoniono do mnie z propozycją zagrania tej postaci, oczywiście byłem zaskoczony i natychmiast poszedłem do wujka Google, żeby się więcej dowiedzieć. Okazało się, że ja bardzo dużo wiem, nie mając o tym pojęcia. Ponieważ moi przyjaciele, znajomi jeździli na oazy, ja jestem z tego okresu. Ja powiem więcej, prawie jestem równolatkiem teraz księdza Blachnickiego z tego okresu. Nie miałbym odwagi, pisząc jakąś fikcyjną książkę, tworzyć takiej postaci, takiego scenariusza, bo wydawałoby mi się, że to jest niemożliwe, że jeden człowiek może tyle zrobić, ale też, że może doświadczyć tak niezwykłych dotknięć opatrzności, że rzeczy, które wydawały się niemożliwe do zrobienia, on rzeczywiście wykonywał. Co my tu właściwie robimy? Kupujemy dom. Trzeba by go tutaj trochę przebudować. Ale przecież nie mamy pieniędzy. Ty to zawsze szukasz dziury w całym. Są takie projekty, które warto zrobić bezwzględnie. Jak to mówi moja koleżanka z teatru, bezwzględnie. I pamiętam, że mojej świętej pamięci agentka Lucyna Kobierzycka też mi zawsze powtarzała, że niektóre rzeczy się robi, nie wiem, dla pracy, dla pieniędzy, a niektóre dla idei po prostu. I dlatego, że odnajdujemy w tym projekcie coś wartościowego. Wtedy to było takie wspaniałe, bo będąc nastolatkiem, a w tamtych czasach właśnie byłem, to rodzice wypuszczali dzieci na spotkania oazowe, na takie wyprawy, bo mieli tę świadomość, że tam po pierwsze nie będzie się piło alkoholu, po drugie będzie spokojnie. Więc tak pamiętam takie sytuacje, że ludzi spotykałem na swojej drodze, którzy tam byli i chwalili się właśnie, że byli w Krościenku czy w innych miejscach. 2 miliony ludzi przeszło przecież przez ten ruch. To musiał być człowiek, któremu ludzie ufali. To nasza sypialnia małżeńska. A tam naprzeciwko są jeszcze 2 mniejsze. Pięknie. To w sumie, ile osób może tu spać? To zależy. Mam jeszcze drugi dom, mniejszy. Tam na dole. Nie, ten jest dobry. Tu są lepsze widoki. A pan sam tutaj zakupy wnosi? Nie. Syn pomaga. Sam nie dałbym rady. Albo wie pan co? Ten na dole też obejrzymy. A czy moglibyśmy zapłacić później, a już jutro rozlokować tu naszych ludzi? Ale gdzie?
Może najpierw zobaczycie ten drugi dom. A potem ksiądz zdecyduje. Patrząc na bogactwo życia, na bogactwo dzieła, ale też zdarzeń, które wystąpiły w życiu Franciszka Blachnickiego, to też tak poczułem, że to jest naprawdę postać, o której aż dziwne, że do tej pory nie powstał film fabularny. Po przeczytaniu całego scenariusza pomyślałam sobie, że najpiękniejsze i coś, co mnie najbardziej urzeka w tym scenariuszu, to jest właściwie postać i człowieczeństwo księdza Blachnickiego, ale też to, co czasami gubimy po drodze, czyli jakaś taka wiara w to, że się uda, że człowiek ma niezmierzone możliwości i że istnieje cała rzesza ludzi, którzy pomogą budować wielkie rzeczy. Ale w tym scenariuszu nie brak też zastanowienia się nad takimi chwilami zwątpienia, które też są, zdarzają się i każdy z nas je ma. Pytanie, jak sobie z nimi radzimy? No co? Skoro i tak nie mamy pieniędzy na dom, to lepiej od razu kupić dwa. Dzisiaj kręciliśmy pierwszą scenę, kiedy on kupuje dom, nie mając absolutnie pieniędzy. I widz będzie widział, że przed tym spotkaniem, i to bardzo dobrze zrobione, że w ten sposób fabularnie zostało to ujęte, kiedy widz widzi, że on, mając w domu pełno ludzi, których pozapraszał, bo on zapraszał ich, i oni przyjechali. Wszyscy byli zdziwieni. Więc... A tu nie ma gdzie się podziać, więc jedzie samochodem, po chwili samochód cofa się, zatrzymuje się, on wysiada, podchodzi do kapliczki maryjnej i zaczyna się z tą Matką Boską kłócić. Jest tak przejęty i tak stara się przekonać tę Matkę Boską, że ona go przekonuje, że te pieniądze się znajdą. I zawsze u niego tak było, że robił coś, co wydawało się ludziom niepojęte. No jak? Potem się okazało, że jednak miał rację. Był wizjonerem. Postaram się oddać tego wspaniałego człowieka, którym był ksiądz Blachnicki. Mam nadzieję, że to mi się uda. Przyjechaliśmy tutaj, żeby opowiedzieć o tym wszystkim naszym potencjalnym widzom, naszym potencjalnym sponsorom, koproducentom, inwestorom. Chcemy wam powiedzieć, zobaczcie, to jest nasza wizja artystyczna. Chcemy, żeby ten film wyglądał tak, jak ta scena, którą dzisiaj zrealizowaliśmy. No to myślę, że i też ksiądz Blachnicki z tej drugiej strony będzie was wspierał. On też jakoś pomoże Panteonowi, aby te cuda opatrzności Boże się wydarzyły przy produkcji filmu o jego osobie, który myślę będzie jakimś ważnym także elementem pracy, misji Panteonu Górnośląskiego, czego z całego serca Panteonowi życzę, żeby to się spełniło. Czy powstanie ten film? Skoro księdzu Franciszkowi Blachnickiemu się udawało, to my też damy radę. Stop! Małe poprawki, okej, okay, i będzie dubel.
Ujęcie. Kamera? Kamera w zapisie. Dzień 20. Akcja! To nasza sypialnia małżeńska. A tam naprzeciwko są jeszcze dwie mniejsze.